W tym nagraniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób za pomocą typów generycznych realizować koncepcję Constraint and Bounded Type Verbals, którą znajdziesz również w Python. Przechodzimy do napisania prostej funkcji. Piszemy def concatenate and upper. Funkcja, która jako argument przyjmuje dwa napisy, s1str, s2str i zwraca napis czyli po strzałce piszemy st. I w tym przypadku chcemy zrealizować konkatenację, czyli dodać do siebie dwa napisy, a więc s1 plus s2. I na rzecz uzyskanego napisu wynikowego wywołujemy metodę upper. Czyli chcemy dodać do siebie dwa napisy i wynik przekształcić w napis, który ma w sobie same duże literki. Zobaczmy, jak działa ta metoda. Concatenate and upper. I piszemy na przykład ala, przecinek, ma kota". Musimy oczywiście wypisać wynik. Odpalamy nasz kod i dostajemy Ala Makota z dużych literek. Pytanie brzmi, czy zamierzamy używać tej funkcji w przypadku jakiegokolwiek innego typu niż STR? Moglibyśmy użyć tę funkcję na przykład dla typu bytes, Czyli wtedy przed zapisem piszemy B, tutaj również piszemy B. I kiedy uruchomimy te dwa wywołania, za każdym razem dostaniemy Ala Makota z dużych liter, Tylko w jednym przypadku jest to klasyczny napis, a w drugim przypadku jest to obiekt typu bytes. I teraz sobie by było, gdybym chciał tylko i wyłącznie móc pracować z typem ester i bytes w przypadku funkcji concatenate and upper. Oczywiście mowa tutaj o type checkingu, o tym, że gdybyśmy uruchomili jakiś type checker i nagle tutaj jako argument podalibyśmy dla funkcji concatenate and upper dwie liczby, dostalibyśmy błędy. W takiej sytuacji, jak się już pewnie domyślasz, musimy zastosować typ generyczny, ale tym razem jawnie określimy, co chcemy za niego podstawić. Jak będzie wyglądała nasza funkcja w w takim wydaniu. Pozwól, że dzisiaj będę komentował starszą wersję funkcji i zastępował ją nowszą wersją. Czyli w tej sytuacji możemy napisać tradycyjnie już tutaj w nawiasie kwadratowym T i tutaj od razu napisać dwukropek i podać typy, które mogą być stawiane pod T, czyli ester i bytes. Teraz tutaj zamiast ester piszemy T, tutaj również piszemy T i tutaj również piszemy T. Kiedy uruchomimy nasz kod. Nic się nie zmienia, ciągle wszystko działa, ale kiedy do akcji ruszy Type Checker, czyli na przykład PyRite, który wołamy na rzecz naszego skrypciku app.py to w tym momencie co widzimy? Że mamy zero błędów. Ale gdybym tutaj poniżej uruchomił nasz kod jeszcze raz, ale tym razem umieszczę w nim funkcję concatenate and upper, gdzie jako będzie 10, 20, to w tym przypadku mamy błąd, ponieważ kiedy uruchomił nasz program, to po pierwsze w runtime okaże się, że coś tutaj nie gra, że nie mogę na rzecz int wywoływać metody upper. Pisze nam int object has no attribute upper. Oczywiście kiedy dam 10 plus 20 to jest 30 i na rzecz 30 liczby int nie mogę wołać upper. Poza tym, jeżeli teraz uruchomimy type checker, tak jak wcześniej, czyli pyright na rzecz naszego skryptu app.py, też dostajemy błędy pod tytułem, że no nie mogę dopasować literału 10 czy 20 do tego, co zostało tutaj określone, czyli str i bytes. Działa nam to teraz zarówno na poziomie runtime'a, jak i przede wszystkim, co dla nas ważne, bo na tym się dzisiaj skupiamy, na poziomie działania type checkera, który teraz skrupulatnie pilnuje typów. Teraz czas na... Drugą rzecz, którą chcę pokazać podczas tego nagrania, czyli bounded type verbs, będziemy chcieli zdefiniować sobie w tym celu na szybko dwie klasy. Pierwsza z nich to na przykład walker. Piszemy klas walker. Będzie to klasa, która w zasadzie będzie pusta, ponieważ teraz chcę pokazać tylko pewne zachowanie dotyczące typu bazowego, jakim będzie walker, oraz tyłu pochodnego. Zwróćmy uwagę, że akurat AI Assistant sugeruje mi student. OK, niech będzie student robimy pas, nawet teraz nie będę skupiał się na metodzie dunder init zostawmy to, to nie jest teraz ważne, teraz mogę napisać def i na przykład do worker action, oto kolejna funkcja którą implementujemy w ramach tego nagrania, jako argument przyjmuje ona obiekt typu worker nawet nic nie musi zwracać i nawet nic nie będziemy chcieli żeby robiła, chcę tylko pokazać jak teraz taką funkcję mogę wywoływać więc może od razu przejdźmy poniżej i po prostu piszemy do Worker action, i tutaj jako argument piszemy worker. Tworzymy obiekt typu worker. I już teraz poniżej od razu zrobimy to samo, ale wywołamy student. I zwróćmy uwagę, że kiedy uruchomimy nasz kod, no prawie wszystko działa, ponieważ ciągle jeszcze mam to stare wywołanie. Czyli muszę się go pozbyć. Ponownie odpalamy kod i jest OK. Natomiast teraz zobaczmy, co na to powie nasz type checker. Pyright, app i też jest 0 warnings. Jest tak. Ponieważ działa nam polimorfizm. Przecież wiemy, że wszędzie tam, gdzie obieg klasy bazowej, równie dobrze możemy przekazywać obieg klasy pochodnej. No dobrze, a co by było, gdybym teraz zastosował typ generyczny? Piszemy T, dwukropek walker. Zmieniłem tutaj walkera już na T, to znaczy typ walkera zmienił na T. Może teraz po prostu wypiszmy sobie tego walkera, zróbmy coś z nim. Uruchamiamy nasz kod. W runtimeie, no, dostałem jakiś tam wynik, a to. Informacja na temat tego, że teraz przetwarzamy obiekt typu worker albo obiekt typu student. Wszystko się zgadza. I teraz znowu idziemy do type checkera. Odpalamy nasz kod, a raczej Pyrighta I dostajemy informację, że mamy, w ogóle dostajemy warning. Zobaczmy. Type var t appears only once in generic function signature. Use worker instead. Czyli w ogóle type checker mówi, słuchaj. I tak tutaj używasz tylko typu t, który jest workerem tak naprawdę. Czyli jak widzisz, on cały czas tego studenta podporządkowuje pod ten, tym worker. I... Nie rób tego, bo możesz tutaj po prostu napisać Walker? Oczywiście to nam teraz mówi type checker, bo my jednak chcemy to sobie, żeby się czegoś tutaj dzisiaj dowiedzieć, no chyba, że nagle mu wyskoczę z dziesiątką, tak? Czyli kiedy teraz odpalę kod, oczywiście w runtime wszystko gra, ale type checker już się nam postawi, hej. Dziesiątka to chyba nie jest typ Walker. I w zasadzie co takiego się wydarzyło? Gdzie tutaj jest ten Syntax związany z naszą koncepcją Bounded Type Verbals. Otóż to jest właśnie ta koncepcja. Tutaj, kiedy zapiszemy w ten sposób i używamy typu generycznego, to my sformalizujemy, że od tej pory typ T to może być każdy typ które pochodzi od walkera, łącznie z walkerem. Czyli w ten sposób możemy jeszcze bardziej podkreślić, że tak, T ma pracować z typem walker lub jego pochodnymi, ponieważ później nawet jeżeli nie mamy typów generycznych i pracujemy sobie po prostu na walkerze, to i tak dzięki temu, że mamy Polymorphis, to wszystko nam działało od samego początku. Ale teraz zabezpiecza nas przed tym, że kiedy przepuścimy ten skrypt przez Type Checkera, to odrzuci on wszystkie te wywołania, które nie są wywołaniami na rzecz obiektów typu Walker lub Pochodnych od typu Worker. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Bardzo proszę przeanalizuj wszystko, co się tutaj wydarzyło. A w kolejnym nagraniu z naszej miniserii odnośnie typów generycznych będę chciał pokazać. Jakie różne rzeczy możemy wstawiać w tym miejscu, jak możemy bawić się z typami, co możemy tutaj określać, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej wpływać na, na to, co możemy podstawiać pod te i co potem może wykrywać nam type Checker. Dlatego, póki co przygotuj się z tego, co było do tej pory. Pamiętaj, żeby zażyć również na moje dwa poprzednie nagrania odnośnie typów generycznych. Linki do nich znajdziesz w opisie o tego nagrania. Tam również znajdziesz wiele innych ciekawych linków związanych ze mną. I jak zawsze zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału i lajkowania tego, co u mnie oglądasz. Do usłyszenia!